Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, coraz bliżej wakacje. Nie rozpieszcza nas co prawda ten czas, bo jest trochę chłodno, zimno na dworze. Ale to może lepiej, bo jak musimy uczyć się i siedzieć, no to nam lepiej może siedzieć. Witają nas właśnie miłościńscy, już ostatnie w samej katechezy w tym roku. No, usiądźmy na razie, oni usiądą sobie tutaj, a my się pomodlimy na początku dzisiejszej katechezy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się, moi drodzy, jak zwykle o ustanie pandemii, która już właściwie tak ustępuje. Przynajmniej tak przynajmniej mówią wszyscy, którzy się na tym znają. Chociaż trzeba zachować pewne rygory jednak. Wszystko właściwie zostało uwolnione, oprócz szkół, do których nie możemy jeszcze wrócić. Dlatego modlimy się o to, żebyśmy przynajmniej od września mogli do szkoły chodzić. Modlimy się także o to, by suszy nie było w Polsce. Bo słyszymy wszędzie, że właśnie susza to jest poważny problem. No i modlimy się o to, by ustały wszystkie kryzysy, które są związane i z suszą, i z tą pandemią, i ze wszystkimi takimi trudnymi sprawami. Pomódlmy się o to teraz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wsiądźmy. Moi drodzy, jak widzicie, mamy tutaj dalej Serce Pana Jezusa, bo trwa czerwiec, przypomnijmy. Mówiliśmy sobie, że czerwiec to miesiąc serca Pana Jezusa. No i dlatego tutaj mamy właśnie to serce Pana Jezusa. Ale jak zawsze, moi drodzy, zacznijmy od Ewangelii. Posłuchajmy Ewangelii o rozmnożeniu chleba. Potem Jezus udał się za jezioro galilejskie, czyli tyberiackie. Szedł za nim wielki tłum, bo widziano, jakie znaki czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby się oni posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł chociaż trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów, jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł, każcie ludziom usiąść, a w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więcej ułomków z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnił 12 koszów. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Mówimy tutaj o rozmnożeniu chleba. Słyszeliśmy o rozmnożeniu chleba przez Pana Jezusa. Moi drodzy, dlatego, że w najbliższym czasie, to jest w czwartek, 11 czerwca, będziemy przeżywali uroczystość Bożego Ciała, które ma taką oficjalną nazwę, dłuższą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Bowiem właśnie w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus wziął chleb i mówił do uczniów, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich do ręki i mówił, bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej. W ten sposób ustanowił Najświętszą Eucharystię. Ponieważ to uczynił w Wielki Czwartek,
a w Wielki Piątek został ukrzyżowany, w Wielką Sobotę właśnie spoczywał w grobie, a w niedzielę zmartwychwstał i radujemy się wówczas zmartwychwstaniem Pana Jezusa, to by uczcić święto ustanowienia Najświętszej Eucharystii, właśnie ciała i krwi Chrystusa, ustanowiono uroczystość Bożego Ciała, Bożego Ciała. I w tę uroczystość, tę hostię małą, właśnie ten chleb, który Pan Jezus przemienił, umieszcza się w monstrancji. O, to jest takie słońce metalowe, które być może kiedyś widzieliście w kościele. Nazywa się to monstrancja, monstrare, ukazywać. Zresztą to samo słowo używamy w przypadku, gdy ktoś demonstruje na ulicach, czyli jakby pokazuje swoje poglądy. A my w monstrancji pokazujemy Pana Jezusa. Jak wygląda procesja Bożego Ciała, na pewno widzieliście. Zobaczmy. O, z monstrancją idzie ksiądz, który pod baldachimem idzie, to jest baldachim, który niosą ministranci albo panowie, którym towarzyszą ministranci, tu mają w kadzidło w ręku, no i inni księża, a także idą feretrony, czyli obrazy takie przenośne, jak widzicie tutaj panie niosą obraz Matki Bożej, tutaj serca Pana Jezusa, no i niosą również sztandary, tutaj zakon franciszkański, pokój i dobro, sztandary i feretrony, czyli przenośne obrazy. Natomiast tutaj również widzimy tych sztandarów jest więcej. Natomiast dzieci najczęściej komunijne sypią kwiatki. Zobaczcie, zbiera się płatki kwiatków, które właśnie kwitną i potem rzuca się, tworząc taki dywan, można powiedzieć, i potem dywanie idzie Chrystus Eucharystyczny. Właśnie, zobaczmy, o, tu idzie ksiądz z monstrancją pod baldachimem, a tu po tym dywanie kwiatów idzie Najświętsza Eucharystia. To jest, moi drodzy, właśnie przejaw tego, w jaki sposób chcemy uczcić ten największy sakrament, który Chrystus nam daje, bo zostawił nam siebie, żebyśmy mogli go przyjmować w Komunii Świętej. Kto przyjmuje Komunii Świętą, to wie właśnie, jak to cenny jest sakrament. A zobaczmy obrazek, który dzisiaj mamy. Widzicie również księdza, kapłan z Najświętszym sakramentem. Widzimy monstrancję, możemy powtórzyć, Widzimy ministrantów, i idą wszyscy pod baldachimem. Bowiem 11 czerwca procesja Bożego Ciała niesie ludziom Chrystusa. Możemy to powtórzyć, procesja Bożego Ciała niesie ludziom Chrystusa. I przeczytajmy ten fragment, który jest przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Podobnie ten obrazek mamy, o, ale już trzeba go uzupełnić. 11 czerwca procesja Bożego Ciała niesie ludziom Chrystusa. I proszę bardzo, mamy monstrancję, baldachim, ministrantów i kapłana z Najświętszym Sakramentem. Podobnie mamy, gdy będziemy z tym kodem się posługiwali. 11 czerwca procesja Bożego Ciała niesie ludziom Chrystusa. I jest monstrancja, baldachim, ministranci i kapłan z Najświętszym Sakramentem. Jak pamiętacie, jeszcze mamy kolorowankę. Do tego obrazka dojdą jeszcze kilka osób, proszę zobaczmy. A więc dochodzi ministrant z kadzidłem i dziewczynki, które sypią kwiatki. Tutaj rzucają kwiatki, a tu w koszyku mają kwiatki. Można go wydrukować i pokolorować. No właśnie, jak ta kolorowanka będzie wyglądała, gdy ją wykonamy w Paincie, w komputerze? O właśnie, może na przykład tak wyglądać. A może wyglądać inaczej, to zależy wszystko od Was. A możecie wydrukować i kredkami czy flamastrami pomalować sami.
No i mamy oczywiście puzzle, które możemy wysieć, ale które się trochę różnią. Zobaczcie, napisem się różnią. Za chwilę zobaczymy, jak się różnią. A więc zobaczmy. Jeden, o. Proszę, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i mamy ułożone puzzle. I mamy tu 11 czerwca, procesja Bożego Ciała, idzie ulicami miast i wsi. A tam mieliśmy, pamiętamy, procesja Bożego Ciała niesie ludziom Chrystusa. To taki myk, można powiedzieć. Także, moi drodzy, zapraszamy Was na procesję Bożego Ciała, bo zdaje się, że mimo pandemii procesje Bożego Ciała będą mogły się odbywać. Pewnie trzeba będzie zachować rygory ostrożności, ale warto wyjść i pójść z Chrystusem, by właśnie Chrystus nam towarzyszył. To pomódlmy się teraz na koniec, moi drodzy, dziękując Panu Bogu za ten najświętszy sakrament, za Eucharystię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia na następnej katechezie.